Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na nocne Tightlet Tuesday, aczkolwiek na YouTubie można zapewne oglądać o różnych porach. Ale tak, mamy 5 września, zaczynam grać o godzinie 23. Potrwa to z 2 godziny, więc skończę 6 września o godzinie mniej więcej 1 w nocy. No, takie granie jest bardzo wymagające, ale już widzę, że pojawił się nawet Magnus Carlsen. Świetnie, gra Hikaru, elegancko i gra Jan Krzysztof Duda, więc no, grając w takim gronie, w takim turnieju, z takimi zawodnikami, to czysta przyjemność. Fajnie byłoby oczywiście się z kimś spotkać, zagrać jakąś partię, byłoby fantastycznie. Oczywiście to nie będzie takie łatwe, ale... Będzie to też, jest to możliwe oczywiście, więc będziemy walczyć. Mój ton oczywiście, mam nadzieję, że będzie teraz troszeczkę cichszy. Znaczy się, no nie będę tutaj eksplodował, mam nadzieję, z radości czy też ze smutku, bo mamy świętą noc, więc nie będziemy sąsiadów budzić. Więc na spokojnie. Na spokojnie będziemy sobie tutaj rozgrywać partyjki. Witam Rewersiak, dobry wieczór. Koziko, witam Cię. Jak poszło po południu? No niezbyt dobrze. Partie były słabe, ale zrobiłem 5,5 punktu. Więc 50%. No ale teraz zobaczymy, jak pójdzie właśnie nocną porą. Tak jak mówię, nie jest to łatwa pora do gry w szachy, szczególnie po całym dniu zajęć i obowiązków, więc... No ale dobra, no to wybór jest mój, więc spróbuję sobie zagrać i uzyskać oczywiście jak najlepszy wynik, jak to zwykle w moim przypadku bywa. Nie wiem, czy za wszelką cenę chciałem coś dodać, ale zobaczymy. Fajnie byłoby spotkać się na pewno z jakimś arcymistrzem. Póki co za 20 kilka sekund zaczynamy. Przypominam, gramy 11 rund i tempem 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Już dobija do 420 graczy właśnie w tym momencie, więc dużo tych zawodników i bardzo silnych. To jest w ogóle bardzo piekielnie silny turniej. Witam ponownie, cześć Johnny, 50 Johnny, przepraszam. No i jedziemy. Pierwsza partia startuje. Z mistrzami FIDE już się trochę nagrałem w tym Tightlet Tuesday dzisiejszym, wcześniejszym. Dobra, wybaczcie, że tak troszkę poopieram ręką i zacznę tutaj sobie główkować. Przeciwnik póki co jeszcze nie wykonał ruchu. Z kim my tu gramy? Z kimś z Kolumbii. Ok. Mistrz FIDE. No, może też oczywiście się tak zdarzyć, że w pewnym momencie ludzie będą się spóźniać. No to pierwsza runda to jest to prawdopodobne, po przerwie też jest to prawdopodobne. Szczególnie właśnie w tej edycji nocnej. Obronę Bochenka mam grać? Nie, no chyba nie. Byle na luzie. Cześć MDC, ponownie witam. No tak, dobrze mówić na luzie. W ogóle fajnie byłoby w tym Tightlet Tuesday, jeśli o mnie chodzi osobiście, wiem, że to się nie stanie, żeby grać partię za partią, w sensie, żeby nie było tych przerw po czwartej i ósmej rundzie, żeby to się działo szybko względnie. No niestety, tak się nie dzieje. Więc... No. Coś mi tu gość pisze na czacie, ale nie w moim języku. Nawet po angielsku nie pisze, więc nie rozumiem go. Nome Deja Mover. No, wnioskuję, że nie może zrobić ruchu. No ale co ja mogę poradzić? No nie wiem, połączenie z internetem widać, że ma doskonałe. Nie kumam, co może deklarowany ruch, ale to... Chyba nie. No czas mu ucieka.
Nie mam pojęcia, o co chodzi. Nie lubię w ten sposób wygrywać partii. Ale już niezależne ode mnie. Czy polecam analizę na głos własnych partii? To znaczy, to jest pytanie, że jak ty chcesz analizować swoje partie, czy mówić je sobie na głos, ruchy i plany? O to chodzi? Przepraszam, mogę nie do końca zrozumieć pytania. Ale chyba o to chodzi, prawda? Jak najbardziej, znaczy, no dobra, to poczekam na twoją odpowiedź, a potem spróbuję się do tego odnieść. No dobrze, co się dzieje tutaj z przeciwnikiem moim? Nie zrobił ruchu. No nie zrobił ruchu, wygrałem w jednym posunięciu, przewaga 0,13, cudownie. Nie, no, oczywiście żarty. Słuchajcie, przejdźmy w takim razie szybciutko. A, zobaczmy Magnusa, oczywiście, zobaczmy Magnusa, co tutaj się dzieje. Magnus z czarnymi. Wróćmy szachownicę. Z perspektywy Magnusa, co tu się dzieje? Co? I Magnus ma przewagę? Aha, przepraszam, bo tu wisi wieża i skoczek, no stąd ta przewaga. No, ale to jeszcze trzeba wykorzystać. Te pionki mogą być groźne. Dobrze, to odniosę się od razu może do tego pytania. Jeżeli chodzi o analizowanie własnych partii, to ja jak najbardziej polecam robić to na głos, jasne, jeśli to ci pomaga, nie jest to nic złego, ale to jest ok, chyba wszystko. Tak, Magnus atakuje pionki, które są osłabione, czyli tutaj od korzenia. Próbuję. Taki ruch pewnie może wymyśli. Proszę. Tutaj. A, tu jest prościej. Dobrze. Magnus to Magnus. To jest skubany lisek. I co, wieżę można wymienić, czy Magnus tego nie chce robić? Aha, przy okazji tu atakuje. To król pewnie pójdzie do góry. Zobaczcie, jaki on ma czas. Przecież on ma 2 minuty z hakiem. Rewelacja, a to mrozi króla i tam uderza w H2. No i taki ruch trzeba będzie wybić. Wow, król idzie do góry, nieźle. Tutaj. Trafiłem. No jeszcze trochę się pomęczyć trzeba, bo co to? Aha, tu jest ruch, przepraszam, co ja gadam. To już proste rzeczy raczej. Szach, okej. I tu bitka pionka, no tak. Król F6. Oczywiście. Nie no, majster. Fajnie się patrzy na grę Magnusa, naprawdę. Dawid Czerw. Dawid gra z jakimś silnym arcymistrzem. Sytuacja wygląda chyba źle. No, to nam podpowiada silnik, a tak na ha, bo tu jest dużo pionków. Słuchajcie, Dawida wyłączę, można do niego na streama oczywiście pójść, bo chciałbym zobaczyć tu szybko, czy nagra nasz Jan Krzysztof Duda. Nie widzę. Dobra, wracamy do Dawida. Co? Oddaję tutaj jakość. Odważnie, ale chyba niewystarczająco. No bo ten czas robi swoje, co nie? Zdecydowanie. Co? Czekajcie, czy tutaj nie ma jakichś błędów na... Tu muszą być jakieś błędy. I
Witam serdecznie, cześć, 777. A, coś tu nie pograło, coś nam tutaj chyba nie załapało jak trzeba. Okej. Dobra. Sekundkę, że Hikaru skończył. Mati Bar gdzieś tam nam przemknął. Dobrze, zobaczmy po prostu najwyższy ranking w danym momencie, jak tutaj gra jeszcze. Pierwszą partię. Król H3. Co tu się dzieje? Coś, właśnie, coś mi tutaj, zobaczcie, nie wiem, czy wam też tak samo działa. Przecież ruchy nie są wykonywane, a wygląda tak, jakby były wykonywane. No właśnie, dziwne. Czy to jest problem u mnie na czeskomie, czy na transmisji, ale nie sądzę. Dajcie znać, jak u was to wygląda, jakbyście mogli zerknąć. Byłbym wdzięczny, żeby sprawdzić, jak to wygląda u was. Przy okazji, jak już partie ruszą, chociaż jeszcze jakieś trwają. No dobra, zerknę na kolejną. Dobra, to poszło szybko. Nie no, tutaj chyba chodzi normalnie. Może to chwilowe takie tylko zawieszenie było. I tutaj grozi mat. Dokładnie. Bardzo precyzyjnie zagrały tutaj białe. Okej. Mamy do polskiego jakiegoś zawodnika, zerkamy. Sebastian Półtorek, ok. Młode pokolenie. Dwa skoczki, no właśnie, ten pionek niby jest... A to już jest remis. Wystarczy dorobić hetmana, tak, żeby to był remis, tak, dokładnie. Okej. No i wieżówki, po raz kolejny wieżówki się pojawiają. Czysto remisowe, dobra. Wygra na biały, ale czy taka prosta? No teraz tak. Okej, fajnie dać mata. Pierwsza runda za nami. Runda numer 2 za sekundkę. I lecimy. Mamy arcymistrza. Spoko. Fajnie, bo wcześniej mi się nie udało zagrać. Dzisiaj w sensie. Co chcę unieszkodliwić, w sumie to jeszcze, no dobra, może to od razu zrobię. Spoczek chce się tutaj przerzucić, dobra, zagramy B6, koniec B7. A tu mnie chcesz zaatakować. No właśnie, jak sobie to ładnie wymyślił. No i chyba skutecznie, a co, nie mogę tak? A teraz nie mogę tak, kurczę, bo skoczek mi przeszkadza. Morety. Już pokićkałem, słuchajcie. Kurczę, no i no jajku, tu im jeszcze wchodzi. Znaczy tutaj jest lepsze posunięcie.
Oj. Takim prostym manewrem dostałem już kompletnie przegraną pozycję. Nawet nie powalczyłem. B6 tutaj bez sensu. Dobra, muszę chyba na te debiuty tutaj z tymi silnymi zawodnikami, jak się uda jeszcze pograć, troszkę czasu poświęcić. No właśnie, bo tu jest atak. Dobra, to może jeszcze uratuję pionkę, bo tutaj skoczek tu i tu będzie chciał wejść. Hetman tutaj, może jeszcze jakiś. Ojejku, skoczek E7. Nie zagrał skoczkiem na E7. Podstawka jaka była, masakra. Mniejsze zło. Też arcymistrz, zobaczcie, że nie zauważył. Ale to nie zmienia faktu, że on kompletny wór. Ale kompletny, ojej, jeszcze hetman leci. Ale słuchajcie, aż mi wstyd, że tak szybko przegrywam partię, nie? Wstyd mi strasznie. Pograłem strasznie źle. To w ogóle jest taki zdradliwy wariant, ale ja lubię go grać czarnymi. Ojej, w ogóle źle pograłem. Patrzcie, co się dzieje. Bicie. Bicie. Jeżeli tu, to ja nie mogę odbić tu. Hetman H5. Znaczy mogę, mata nie ma. Tu. I co wtedy? I on sobie po prostu gra w szachy dalej bez figury, nie? No ale to tu bym jakoś może męczył. Strasznie źle to wyglądało. No E5 od razu trzeba było grać, to typowe, tu, C5, no to wszystko w moim stylu, dlaczego ja tak nie grałem, E6 sobie wymyśliłem, hetman E2, skoczek, jakieś G4 pokazuje, ojejku, no tak, arcymistrz tutaj mnie po prostu pozamiatał, ale to łatwo poszło, zobaczcie, podstawiłem hetmana, nie wziął, nie ma to znaczenia, to mój wstyd, a nie jego. Ale Mati Bar prowadzi 2 z 2. Cieszymy się wszyscy. No trudno. Zobaczmy na Magnusa. Końcówkę. Męczy. Skoczek z A1 nigdy stąd nie wyjdzie już. Dokładnie tak, bicie jest niepotrzebne, bo tutaj by się rozegrała wieża. Skoczek pewnie D5, pilnuje E3. To pewnie można olać. Jakieś B4. Zaznaczać, ktoś tak zagra. Zagrał. Zagrałem jak Magnus. Jeden ruch. No tutaj jakieś B5, co? Nie, a tak po prostu podskoczka. Aha, i teraz B5. A jednak nie. Asekuracja jeszcze. Ten pionek będzie mógł zasuwać. To nie ma znaczenia, jak widać, przeciwnik poddał. Ok. O, Polak gra z Firuszczą. Już nie. Zobaczmy, jak partia się potoczyła. W ogóle pionek więcej, czarny super. Ale te figury weszły. Sorry, że tak szybko, chciałem zerknąć szybko, zobaczyć. Ja nie pomniałeś, zobaczmy. Gra kolorem białym. Chyba wygrana, nie? Transmisja na czeskomie wygląda normalnie. To już chyba się naprawiło, jakoś tak mi się wydaje. Co, to jeszcze białe mają problemy? No, bo tutaj wchodzi hetman. Aha, to chyba trzeba wybić, co? Zaznaczę. O,
tu jakieś zbieractwo. A co tu nie można? To wieczne szachy będą. Ciężka końcówka białymi, żeby to wygrywać. Bardzo ciężka. Śmiem twierdzić, że łatwiej się może to grać nawet czarnymi. Raz, że bez presji. Dwa, że są pionki. Jest niby skoczek, ale tutaj w obronie. O, no właśnie, teraz Jan. Nie pomniasz ci, łapie tutaj jakby. No tak, teraz tak. Skoczkiem. I powrót. O, to białe teraz rządzą. Co? Wrócił. O, ja cię. Spić, spić. Musi. Co to za pozycja? Masakra. Trudna. Żeby wygrać białymi. A, król wędrowniczek się załączył. O rety, ale pasek skacze, widzicie? Masakra. No, masa błędów oczywiście, ale to tylko komputer ocenia. O, siatki matowe istnieją. No i koniec. Uff, aż ja się zestresowałem nawet, jak tego nie grałem. Janek grał tutaj. Janek wygrał. Kółeczkę. Dobrze. Gatakamski ogrom naszego zawodnika. Miał szczęście, co nie? Czekamy sobie na kolejną rundę. Grunt to, żeby dobre partie rozegrać. Po jakiejś walce. No ciekawa końcówka. Tu król trzyma te pionki. Wygrać to białymi? Ja nie wiem w sumie, jak to można zrobić. A, tu się król schowa. Może tutaj jak zbije, to pionek idzie, nie? O, to koniec. Ale ładnie, jak byłoby bicie, to byłby pat. Ale super to wymyślił. Nie wiem, czy dostrzegliście. Zobaczcie, jak tutaj by wybił i hetman z automatu, to mamy remis. Piękny pat. Król nie może nigdzie ruszyć. Dobra, ale to już jest nieistotne. Lecimy sobie z trzecią rundą. Dobra, fajnie byłoby zagrać po prostu solidną partię.
Chyba bicie i hetman b3. Szpionek może połączyć przy okazji. Ok, ale bierzemy tutaj i goniec na b5. Tutaj oczywiście chcemy wymienić to wszystko. Pomęczyć przy okazji przeciwnika. Roszada jest niemożliwa, bo tracimy tutaj. Znaczy my zyskujemy. Przeciwnik traci. Pionek na czysto, no tutaj jeszcze F4 fajne, a na tym bicie tym to w ogóle zyskuje, bo tu jest strzał. No dobra, teraz trzeba tylko uciec, nie? Zagram tak, żeby się trzymać wieży, to będą ją szacha. I tutaj, żeby hetman mi nie wszedł. Plan jest taki, żeby tu wymienić wieżę najlepiej. Aha, taki ruch jest ciekawy. Ojej. Robię pionkę, żeby hetmana nie było. Niby figura więcej, ale jeszcze trzeba dokładnie pograć. Może goniec D1. Powrót. Ok. To myślę, że nawet król E2 będzie super. Znaczy to jest figura więcej, to nawet goniec B5, potem A4, coś takiego. Nie, na przylocie trzeba to wybić, wolnego pionka mu nie zostawimy. Tutaj będziemy coś dobra, to może zbić A4. E2. Ok. Co, wieża C1 chyba. Najprościej. Nie chcesz, to tak to spróbujemy w ten sposób. Okej. O, nawet przypadkowy mat. Dobra, mamy to. Dwa punkty są. Partia chyba solidna. W sumie zobaczmy, jak tutaj to silnik oceniał. H4 teraz. Widzicie, to jest jeden chyba z takich wariantów, tylko tu właśnie, jak dalej grać czarnymi, to ja nie wiem. Grunt, że pozycja była do opanowania. Tego ewentualnie ruchu się obawiałem, ale jak widać, tu chyba wszystko działa. Trzeba troszkę to poznać. No dobra, tablica starczyło. Bicie, bicie i tutaj, ale taka mała przewaga,
Że co, że goniec musi wrócić, ja biję tu i on tu, aha, że trzyma goniec skoczka, a już nie ma takiej opcji, więc trzeba było nawet tak. Ojej, aż tak to bym nie zrobił, raczej bym uciekł, po prostu zachował pionkę i grał dalej, ale on otwarte ma linię, to coś za coś generalnie w tych pozycjach. Okej. Okay. Polish Fighters, teraz na Janka sobie spójrzmy, jak tutaj Janek gra kolorem białym. W pionach porówno. No ale cuda się jeszcze potrafią zadziać, oczywiście. Możliwe, że taki ruch jest rozpatrywany, zaznaczę. Właśnie na czeskom jest taka opcja, że można sobie fajnie odhaczać posunięcie i zgadywać ruchy. O, zgadłem. Zgadłem, zgadłem, a to nie zmienia faktu, że jestem słabszym. Słabym szachistą, chciałem powiedzieć. Bez porównania tutaj do naszych super arcymistrzów. Żuwaczka. No tak i potem co pionek? Aha, to król, aktywność króla, super, to wymyślił czarny, naprawdę. No ale pionki Janek zbiera, no tak. Co to za poza? Chyba remis. To już F2. O, teraz to już bezpiecznie, teraz to już można pograć. Ocena silnika, no, jest remisowa, ale to ja bym tutaj nie przekreślał szans na wygranie białymi. Wieża tutaj, nie? Wraca wieża. Czy kilka ruchów, żeby zyskać sekundy, co? Jak tutaj, to tu sprytnie Janek to wymyślił. I tutaj wejdzie król. No ładnie wymyślił, ładnie. I wziął pionka. Dwa skrajne pionki, a ciekawa końcówka. Rzadka. Bardzo rzadka wieżówka. Ależ on to rozegrał. Pięknie. I do góry, tak jest. Wieża F3, tak. Czasu dużo. No właśnie, jak nie jeden, to drugi pionek. W ogóle chyba nie da się uratować takiej końcówki. Tym. Tak, jest. Nie zdążyłem. Ale tym. I wystarczy chyba królem podejść tutaj. Dokładnie. Dokładnie. Król tutaj, król idzie tu. Król, król. Powiedzmy król tu, król tu. Wieża powiedzmy tak. I tu wystarczy chyba odciąć, chociaż nie ma chyba takiej potrzeby. A6, nawet jak król, to król B6 szybko dochodzimy. Dobra, no prosta, prosta, raczej prosta. Podstawka pod gońca. Widzieliście to? Jeden i drugi. A nie, to jest jakiś błąd transmisji w takim razie. Znowu coś tutaj musi być nie tak. No bo tutaj, zaraz, moment, chwila, chwilunia. Białe są na dole, chwila. Tu podstawił pod gońca, ale tutaj to wszystko działa, te pionki idą w tamtą stronę. Ojej, to one są już zaawansowane. I chyba szachy się skończyły, no tak. O, to w ogóle wyglądało, jakby te pionki miały iść tam, co nie? Ale jaja. No dobra. Nieźle tymi pionami tam pomaszerował Eric Rosen, gra wieża na wieżę. No, naprawdę, panie Eric Rosen, serio? No, ale to bez sensu. No dobra.
I go, zaraz kolejna runda. Tu jeszcze trwa. No tak, tu mamy remis. Elementarna pionkówka. Okej, okay, runda numer 4 za moment. Mistrz międzynarodowy. No dobra, zagram C5. Dziwnie, że dał mi tego skoczka. Tutaj bicie będzie dobre. Takie zagranie też jest w sumie chyba ok. Nie no, chyba trzeba zbić parę gońców. Subtelny goniec C2. C4, goniec F4. Prosty plan, marsz pionkami. Podstawka. Wprawdzie mogę tutaj jeszcze, ale kurczę, podstawiłem. Tak. No podstawiłem, no jak amator. Dobra, muszę to wybić. Kurczę, zły jestem, wiecie, bo nie można w ten sposób podstawiać. A już gościa tutaj ustawiałem jak chciałem tak naprawdę. A bez pionka już będzie ciężko. Czy jakaś nadzieja może na coś takiego? Dobra, B6. Chcę jakiś tam przełom zrobić. No tak, może oczywiście trzeba będzie wrócić. Ale też te pionki będzie można jakoś potak. Ale ładnie zagrał, kurczę, jednak ładnie zagrał. No dobra, to wybijemy i tutaj C6 muszę zagrać koniecznie. Pionek zaawansowany może jakimś cudem coś tam działa, tak grozi, a to już teraz już nie grozi. Co, chyba proste szachy trzeba grać. Lufcik by się przydał też, nie? Zagrajmy.
chcesz tam grać, niestety. Dobra, idziemy tutaj. Okej, tak, tak. Szacha masz nieprzyjemnego, niestety. Muszę wrócić. Aha, znowu taktyka, no, podstawiłem. Kurza stopa, tu przecież hetman mi atakuje. Ależ mu dałem się rozegrać, wiecie co? Uważam, że ta partia była już wygrana na w debiucie, zaraz wam pokażę. No to już jest wtopa oczywiście. Za mało, dwa pionki więcej to już jest wtopa. Uważam, że tu gościa już miałem. Szkoda, że nie udało się wykorzystać. Co? Tak? Aha, bo tam masz szacha jeszcze. Może tu. A, tu jeszcze skoczek C5, ale dobra, mam jeszcze taki ruch. Jakby co? Jeszcze spróbuję szans tutaj. Skonsolidował swoją armię. Kurczaczki. Nie mam czasu. Wciul mało, nie? A, to już nic nie uzyskam, nic nie ugram. Dobra, ta przyjemność dać mata. No i wam pokazuję debiut oczywiście, który był rewelacyjny. On chyba pograł źle tym gońcem, znaczy teraz skoczkiem. No właśnie, pograł źle, zdecydowanie. Zły jestem bardzo, bo gość powinien być zamieciony. No taki ruch też analizowałem. Jedyne co, to rozpatrywałem, no ale dlaczego ja odważnie nie pograłem? Przecież ten pionek jest bardzo słaby wtedy. Nie kumam. Nie kumam sam siebie, co nie? Ale tu wydawało mi się to bicie też sensowne. No tutaj subtelnie figury, tu się nic nie dzieje. B4, goniec F4, normalna rzecz. On zagrał na prostą łapkę, tylko na to, że jak ja tutaj pójdę. No właśnie, no hetman D2, ustawić wieżę, iść pionkami. To jest, myślę, że bardzo nieprzyjemna pozycja czarnymi. Bardzo nieprzyjemna. A ja podstawiłem. Ciekawy jestem, czy coś dalej było ciekawego. Zobaczcie, nadal mam przewagę, nie? Taką mikro, ale bez pionka jak ma się przewagę, to znaczy, że komputer bardzo dobrze ocenia pozycję. Tylko co grać? B6, tak, goniec zagrał tu, wybicie, że A5. Ale C6 też rozpatruję. C6, bicie. Czy coś lepsze było? Że A5 lepsze było jeszcze. O, bicie na C6 też spoko. Jest A5 teraz, dobra. Hetman D4. Jakoś centralizacji hetmana nie zauważyłem. Tędy. Tutaj B7, co? B7, tu i tu. Ja to widziałem, ja ten plan w ogóle widziałem, tylko to mi się nie podobało. Dlaczego? Po prostu uciekam i co? I gramy sobie dalej w szachy. Zobaczcie, jaka przewaga białych by była. Kurza stopa. Za mało odważnie, za mało odważnie. Nie dociskałem gościa. Tutaj.
co dalej grać, bo tak nie chciałem wymieniać, no nie. Mimo że ma pionka więcej, to nie miał jakiejś tam jeszcze pozycji, no tutaj już kiepsko, nie? Tu podstawka po prostu, bo już mógł zbić tu, nie dostrzegłem, że tutaj wisi. Czyli taktyka. W tym momencie dalej tutaj grać, jasny gwint, niesamowite. Niesamowite, jak to pokazuje komputer wszystko. Ha! Bo nawet jak zagram tak i będzie bicie, to wymiana i potem tu. A4? Nie? Królem zasuwać? A tutaj to co? D3. Chociaż to świetne działo jest, ale on nie musi reagować. No właśnie. Tutaj co? E5? Weź to graj. Ciężko. Bardzo złożona pozycja. Dobra, no trudno. Trudno, choć zły trochę jestem, no. Nie tak to miało wyglądać. Bo widzicie, pozycja już była dobra, już tego IMA można by było powieść ładnie. No, jeszcze brakuje tej formy troszeczkę i inaczej bym tutaj mógł już... Tak jak grałem, nie wiem, z rok temu chociaż, no to bym go tutaj już załatwił raczej. Tak przypuszczam oczywiście, bo... To nie jest pewnie, że zawsze się wygrywa. No i mówisz, o, bym to wygrał. No to wygraj, co nie? No to udowodnij. No właśnie, tak się zawsze gada. Sam sobie zaprzeczam, mówiąc w ten sposób, ale... W dobrej dyspozycji po prostu tę partię powinienem wygrać. O, tak brzmi chyba to dobrze. W tym wypadku. A no tak, masz rację, 50, że walka była, tylko no właśnie, niedociśnięte. Ale tak, no jakiś progres mały, że walka była, no okej. Ale podstawka znowu nastąpiła, pionka, więc uznajmy, że nie było walki. No dobra, była, no ale za miękko Krzysztof, kurczę. Czasami warto po prostu wykonać jakieś takie proste posunięcia i przeciwnik się musi tłumaczyć. 2 z 4. No i tak jest start lepszy niż w edycji wcześniejszej. No ale 2 z 4. No dobra, no to jeszcze... To jeszcze jest normalnie, powiedzmy, no... Wypadałoby tutaj jakiś skalp uczynić i sobie zagrać dobrze dalej. Czy wypadałoby? No dobrze by było. A Carlsen 4 z 4, oczywiście, to śmietanka. Grzechu, no, Grzechu na suta 4 z 4, super. Ach, wybaczcie zaziewanie, już pora nocna. W czwartej rundzie jest jakaś tam przerwa. Oczywiście paski będzie można sobie przesunąć. W sensie rozdziały. Jakby co? To już na YouTubie. Z niecierpliwością czekam na rundę kolejną. Dobra. Tak, tak, widziałem Grzesia na liście, że będzie grał w turnieju w Katowicach. Nie wiem, czy się też orientujecie, ale Grzesiu Nasuta kiedyś był pod moją opieką jako 14-letni zawodnik, czy też 13-letni, ale chyba 14, na Mistrzostwach Polski właśnie do lat 14 i wtedy zdobył wicemistrzostwo. To tak trochę przypadkiem wyszło, bo pojechałem jako no, trener, opiekun, opiekun-trener na te zawody i no ja byłem jeszcze wtedy młody, od Grzesia jestem trochę starszy, więc no, mamy tutaj arcymistrza teraz. Znaczy nie mówię, że to jest mój wychowanek, absolutnie, ale taki epizod był. Też, no fajnie, no taka, tego już nikt nie odbierze, że młody się zapowiadał dobrze, wyrósł na świetnego arcymistrza. Dawne, ale dawne czasy, ojej. To jakieś było 14 lat do tyłu. Ile Grzesiu ma lat? Jakoś tak, no, coś w tym stylu.
No, sycylijską Grzesiu zawsze grał, z tego co pamiętam. Od zawsze, odkąd pamiętam. I białym, i czarnym kolorem. Obrona sycylijska. Mistrz Świdy jakiś, słuchajcie, ma 4 na 4, nieźle. Tak zauważyłem, że w edycji nocnej to na czacie raczej spokojnie, cichuteńko. Wszyscy już się relaksują, do spania niemalże. Zepsuł przy okazji. No dobrze. Runda numer 5. Czekamy z niecierpliwością. Punkty potrzebne. W ogóle bardzo fajnie jest grać na przykład w turnieju, gdzie uzyskałeś już odpowiednią ilość punktów, która cię bardzo satysfakcjonuje na dany moment. I potem już grasz sobie na większym luzie, nie? To jest bardzo, bardzo komfortowa sytuacja. Witam serdecznie, Rajd, witam cię serdecznie. A tutaj jak ci trochę punktów brakuje, masz większe ambicje, no to wiecie jak to jest. No dobra, lecimy. Znowu Kolumbia, nie, Ekwador tym razem. Pierwszy przeciwnik w pierwszej rundzie był z Kolumbii. D4. London, London. O tak, schował tam sobie końca i sobie go trzyma. Dobra, będę wyprowadzać figury. Cóż mi pozostało innego? Nie, nie zniechęciłem się do sycylijskiej. Dawno nie grałem, po prostu warianty by wypadało odświeżyć. Dobry wieczór, Ad, witam cię. Może tak? D5 to G5 się schowam końca. Jeżeli mi wybije na E4. Przepraszam. Ziewarko będzie się wkradało niestety. Przeciwnik się zamyślił. Co, jestem zaskoczony, ale chwila. Tu może palnąć, tu. 4. Kurczę, na F2 wygląda bardzo atrakcyjnie, tylko że po wybiciu jak tutaj, to tu to super, ale on nie musi wybijać. Na F2 wygląda bardzo atrakcyjnie, bardzo atrakcyjnie. Dobra, może to nie jest poprawne posunięcie, ale tak mi przychodzi do głowy, że po prostu aż muszę to zrobić. Aż się chce. Bo po odejściu ja biję tam. Dużo pionków w centrum. Król wyprowadzony, no to musi się opłacać. Oczywiście realizacja to jest druga sprawa. Ale tak czuję po prostu, tak czuję, że trzeba tak zrobić. Poświęcić mocno. Zadymić. I zbierać pionki w sumie. Jakby się dało. On też, zobaczcie, on też nie musiał bić. Miałby, a nie, musiał w zasadzie bić. Dobra, zbił, zbił tutaj. Król i okej, teraz bądź mądry i graj w szachy. Teraz bądź mądry i coś fajnego zagraj.
Dobra. Wprowadzam figurę. Czekam na jego reakcję. Gram sobie po prostu bez figury. Aha, uciekł mi. Tak zwyczajnie. Tu może jakiś szaszek? Niekoniecznie. No właśnie, zagrałem za miękko. Trzeba bronić pionki. Figura mniej, a ile pionków? Troszkę za miękko pograłem, niestety. Tu się pojawiają już fajne opcje też. Warto na to zwrócić uwagę. No na razie będę twardo tu bronił, bo taki ruch mnie interesuje. Zostawimy pułapkę, jak hetman zbije to tu. W ogóle nie można bić na B6. Chyba, że skoczek. A to też skoczek zrobił. Tam będziemy tak. Pułapki trwają, bo tutaj będzie fajne też wybicie. Tam jakieś pionki polecą, mam nadzieję. Skoczek F4, jakieś tutaj kopnięcia się pojawiają. Czasu się robi mało, niby figura mniej, ale pionków sporo. Jeden na razie, tak? Ale niech się boi. To zdobywam kolejnego pionka. Bijąc tu. Tak trzeba, bo ten skoczek jest niebezpieczny. Naprawdę? Tak możesz? Tak po prostu? Widocznie możesz. Tak. No właśnie, za dużo wymian. Zaraz tu przecież mogę odbić figurkę. No to teraz jesteśmy w domu. Teraz to już w ogóle jesteśmy. O, podstawiłem wieżę! Kurczę, podstawiłem wieżę! Ajajaj! Ależ podstawka! No tak. Muszę wymienić. Masakra. Ale podstawka. Dobra, jeszcze go straszę, ale to już jest. Te pionki w sumie mogły być bardzo silne. Do góry. Wygrałem. Fu! Dajcie spokój. Masakra, co za partia, nie? Ojejku. Co?
że podczas czat strumieniowy tryb tylko emotki. A jak to się robi? Ja tu nieświadomie to ustawiłem. Dziękuję, ale to kurczę, masakra. Nie potrafię ustawić teraz tylko emotek. Sorry. Chyba mnie nie zbanują dlatego, moi drodzy. Jakie mam tutaj w ustawienia teraz wejść, żeby czegoś nie zepsuć. Jest tutaj czat. O, to trzeba się pobawić. Prywatność może. Prywatność. Czat gry. Wszyscy. Czat gry. Co? Jak na czat na Twitchu? Nie, no na czeskomie dostałem wiadomość. Co zgłupiałem? O co chodzi w ogóle? Naprawdę na Twitchu? Serio? To ja źle to zrozumiałem? Mi się wydawało, że na czeską. Ale jak czat na Twitchu tylko emotkiem zrobić? Tak ja mam z wami rozmawiać. A, żeby widzowie nie podpowiadali. No dobra. Dobra, kumam. To zaraz to spróbuję zrobić, tylko teraz tak. Podczas gry. Aha, dobra, ale to jakimś kliknięciem to się jednym robi, ktoś się zna. Czekajcie, ja to oczywiście ustawię, tylko żebym wiedział. Żebym ja tylko wiedział, jak to zrobić. Plik. To nie wiedziałem nawet. Emote only. Ale to co ja, jakie mam wpisać? Ukośnik emote only i będzie działać, jak ja wpiszę ja to na czacie, czy... Wiecie co, nie wiem. Dobra, poczekajcie, no mamy partię. Dobra, jedziemy. Spróbuję to ustawić po partii. Co? A już myślałem, że coś nie tak. A, w ten sposób. Ładnie pograłeś. Dobra. Zaraz, słuchajcie, tylko rozegram partię i spróbuję tam ustawić, co trzeba. Nie wiem, tak. Robimy Długosza. G3 mi się godziwa w ogóle 2800. Jest w sumie ciekawe, ale może jeszcze się przytrzymam, że F2. Okej, to wszystko rozumieć. Może tak, spróbuję tego skoczka stąd wypędzić. Wybił, okej. Ciekawostka. Myślę, że wieżą trzeba, ale wieżą.
Właśnie. Dobra, wieżówka. Niedobrze. Niedobrze to wygląda. Bardzo źle to wygląda. Właśnie tak sądziłem, że tu zagrasz. Kurde, balans. Bardzo źle to wygląda. Pionków mi nas spierał na kosiu. No, kompletnie przegraną, no. Kompletnie, no ale jeszcze walczyć trzeba. A. Strasznie mnie do parteru sprowadził. Strasznie, strasznie. Dobrze było, co? Emot only. Dobrze. To tak wpiszę następnym razem. Kurczę, dobrze było. No wiecie co? Szkoda. Znowu mi szkoda tej partii. 6 rund za nami, 3 punkty ciągle. Ale dobra, przynajmniej czuję w kościach, że te partie jakoś wyglądają póki co. Oprócz tej z drugiej rundy. Coś tu się działo, no. Trochę nie po mojej. Trochę zabrakło precyzji na pewno. Strategicznie trzeba bardzo dobrze ogarniać. No G4 ciekawe w ogóle, tak? G3, H3. Goniec wrócił, co? Innego. Dobrze zagrałem tym gońcem. No właśnie ten goniec tutaj powinien grać. Tak czułem, że będzie tam się dobrze zachowywał. Myślałem też nad skoczek G5 w ogóle, żeby zagrać. Ale tutaj to tu. No nie wiem. Ciężkie rzeczy. F4, on tutaj. Każe bić? What? Kompletnie nie po mojemu. Bardzo mi się to nie podobało. Tutaj. F5. Ja czułem, że trzeba grać. Przepraszam. Czułem, że trzeba grać F5. Po prostu czułem to. Ale nie zagrałem. Bo tutaj fajnie. Tak. No i jesteśmy w domu. Pionek H3 słaby. I można taką pozycję grać. Zamknięto. O, dziękuję Ci, Kocichowski. No robię co mogę, ale kurczę. Żałuję tej partii bardzo. Naprawdę czułem, że tu jest dobrze. Coś tu wypuściłem. I po prostu chciałem za ambitnie pograć. On stoi w miejscu, ja również.
Jak zwykle, skoczek B5, jakieś zamieszanie niby. I tu wybił, pionek zbił dobrze. Wieża, co tu lepszego grać? Goniec, F5. Wieża G1 pokazują. Dobra, sobie słuchajcie, odpalę już ten... Okej, to ja sobie odpalę ten emoji only, żeby był już porządek, jakby co, dobra. Wieża G1. I co? I ja? Co po tym? Koniec chapić. A tu? Ale jazda. No, żebym miał więcej czasu, to może by się coś wymyśliło, ale tak to ciężko. No, czułem, że tu już wypuściłem gościa, no, czułem. No niestety, wiedziałem, że tutaj już lipa. Nawet chyba wieża E7 nie pomagała, każe grać. A ja jestem po prostu za wolny, bo tylko te pionki bym chciał zbierać. No nie, tu za wolny jestem, ten pionek pada, nie ma co nawet rozpatrywać. Magnus ma 6-6, zadowolony. Dobra, kolejna partia. Włączam tutaj komendę. Ok, pytanie tylko, jak potem ją odblokować. O, właśnie. Teraz mi powiedzcie, jak nie możecie pisać, moi drodzy. Dobrze. G6 leci. Tak? No to tak. Jak pozwala B5? To tak. Okay. A po prostu może tak. Czemu nie? Roszada mnie czeka. Tutaj przerzucimy. Tak, rzucisz? Chyba nie. Rzuci? No tak, mam przecież. Zeprzu ze skoczka, jest fajnie. Albo zagram B4 w ogóle i tu palnę. O! B4. Ding, ding, ding. Ding, liren. A tak jeszcze w ogóle można zagrać. W ogóle cuda tu się dzieją. No daje mi tak po prostu takiego końca. Tak, tu potem odbije. Albo i nie. Nie, no odbije, bo ten drugi skoczek wleci. Aha, już wiem, o co kaman. Tutaj to mi zmienia 4. Dobra, niech zbija, na B2 wezmę. Nie podoba mi się to trochę, ale już trudno. Za dużo dobrych możliwości się pojawiło w pewnym momencie.
właśnie, może najpierw tak. B3 chyba trzeba szybko pionka wolnego wyrobić. Tak mi się coś wydaje. Tak chyba trzeba zagrać. Nie ma na co czekać, ten pionek D6 nieistotny. Tu i jeszcze tu straszę przy okazji. Pionek idzie. Tak, jeszcze go nic nie będzie mógł zagrać. Ale ruch, co? Tylko, że wieża odejdzie. I tu mi kopnie, ale ten pionek mi rekompensuje, mi się wydaje. Teraz kto szybszy? Kto szybszy? Tak. No właśnie. Tu. Kurczę. Bądź mądry i graj. Dobra. A tu? Żeby nie oddać jakości? To może być dobre, bo tu goniec mi broni na G7. Tak, a jak tu, to tu. Jeszcze naciskam na F2. O, właśnie. Aha. Chwila. Trzeba uwalać. Tak może. O, dobra. Już jest luz. Tak mi się wydaje. A tu coś mogłem, czy tam? Wiecie co, na sekundach po prostu. No dobra, tu chyba wygrywam, no. Dobra, mamy to. Mamy to, moi drodzy. 4 punkty są. Jest dobrze. Uff. Działo się. Teraz odblokować emotikony, co? Niech mi ktoś powie, jak to zrobić. O, to jest problem. Może jeszcze raz trzeba to wpisać. Dobra. Udało się, bo Twitch podpowiada wszystko, więc można już pisać na czacie. Spoko. Dobra, dobrze wiedzieć. Ojej, jak to do wszystkiego trzeba się stosować. Jakie podpowiedzi na czacie? Chryste, panie. No tak, no dobra, no niech będzie, no podpowiedzi na czacie, no. Niech im będzie. No ale gość grał te pozycje tak. Te partie tak jakoś według mnie miękko. Dużo dał mi pograć, tylko czy ja to maksymalnie wykorzystałem? C4 wydawało mi się naturalnym ruchem, co tak? Nie wiem. Tak? Tutaj, białe lepsze, wieża wjechała, roszada, no i się zaczęła zabawa, skoczek tu, no właśnie, skoczek H5, ajajaj,
że odejście i po prostu dziab tego gońca, przecież to obowiązek jest. I grać po czarnych polach, tutaj pięknie to stoi. Skoczek z gońcem są o wiele lepsze od tych figur, więc no to siłą rzeczy musi być dobry. Chyba już działa, no teraz można pisać. Teraz można pisać, bo nie gram partii. Dobra, słuchajcie. Carlsen ma 6,5. Jak tam Janek? Ojoj, gdzie jest Janek? Czy partie jeszcze trwają jakieś? Jeszcze trwają. Co tutaj mamy? Tu mamy remis. Serio, panowie. Jesteście arcymistrzami. Znaczy no, jeden jest arcymistrzem. O, red. Naprawdę takie pozycje niektórzy wygrywają? Dobra. Hop. Znowu ta końcówka, dwa pionki takie odłączone. No ciekawe. Ale ładnie zagrał, ale ładnie zagrał, grozi pat. No to remisik. Nieźle. Pięknie to rozegrał. W tym momencie, zobaczcie, tu. Dobra. Jeszcze raz. Jakby tutaj białe zbiły. To jest remis. Król nie ma nigdzie ucieczki. Ok, znowu te emotki. Ok, włączone. Lecimy z D4. No dobra, wyprowadzę tu końca, podoba mi się w sumie ten wariant. Nie wiem, czy to jest dobre, ale czuję, że bicie tutaj jest spoko. I co, skoczek tu? Możliwe, że nie najlepsze możliwe. Znowu kombinuję. Koń pod górę. Mam D2, żeby nie było szacha. Skoczek D2 tutaj. Chcę zagrać. Okej, to tak może po prostu. Czemu by nie? Grać na jakiś materiał. Słusznie. Troszkę niepewną mam rękę. A, tu podstawiłem pionka po wybiciu. Dobra. A to się wyrówna w pionkach chociaż, ale to i tak czarne super stoją. A w ogóle kombinowanie pod górę, nie? Wracam i nic z tego nie mam. Trzeba było gońca wyprowadzić. Za chwilę roszada była w zanadrzu. Okej. Dobra, wieża D1. Żeby nie było przypadkiem jakiejś wieży D8. Znaczy przypadkiem, no zbiję. O ja, powiedziałem, że zbiję, nie? Muszę dotrzymać słowa. Ja chyba nie mam za bardzo wyjścia też. Szybka roszada. Konsolidacja figur. Roszada, muszę zrobić roszada. No wybił, wiem, że wybicie dla ciebie jest bardzo dobre, wiem o tym. No na razie będę uparcie bronił, jeżeli się da.
Nie da się, hetman A3 jest. Dobrze, pionek za pionka. Roztrzaskana pozycja moja jest bardzo. Dobra, wymiana gońca. Okej. Taki lufcik. Czy ja jestem w stanie tę pozycję w ogóle wygrać? Kompletnie nie mam pojęcia. No wierzę, muszę szukać aktywności przede wszystkim. I król musi być bezpieczny. H4. Chyba konieczność. No plan jest taki, wieża C7, wieża D7. Bo jak inaczej grać? Tak, wiem, że będziesz mi chciał kościć pionki. Dobra, tak i tak. Liczyłem tylko hetman F6. A tutaj. I tak, król G2 stoi dobrze. Tak, tak i tak. Dobra, chyba cię mam. Chyba cię mam, mój drogi, bo pionka zdejmuje i zostaje z pionkiem więcej. Kulturalnego szacha można dać. Dobra, biorę. No i teraz trzeba to ładnie rozegrać bezpiecznie. Dobra, to powinna być wygrana w ogóle. Pionek więcej. A odejdę w sumie. I to. Tak, i kolejnego pionka zdejmę. Teraz to już łatwo. Ale przeciwnik pomógł. Na pewno jakoś lepiej można było zagrać. Ale jeszcze nie wygrałem, ale już jest blisko. I mat. No dobra. Mamy to. Mamy 5 punktów. Jest dobrze, moi drodzy. Jest dobrze. Caruana wymucił Carlsena, czyżby? Prawdopodobnie. O, na Heinza nie ma, na popatrzmy. A z nim czarnymi. A, to już realizacja. Dobra, to myślę, że będzie łatwe. W takim razie tutaj na czołówkę. O, ciekawie. Parham, Max Ludlu. Sorry, już mam czat, odłączam.
już można pisać na czacie. Co tu się stało? 01 Firuszcza. Okej. O, właśnie, Grzechu gra. Zobaczmy, co u Grzecha. Okej. No niełatwa poza, niełatwa. Robi co może. Ambitnie znowu pograł. Ciekawe, czy można było inaczej. Właśnie, niestety Grzesiu tutaj. A, ładnie, ładnie, ładnie to poszło. Hetmany się zrobią. O, super. Czyżby Grzegorz tu uratował partię? Król ruszy jeszcze i mógłby być szach od gońca. Gra na czarnych, ale trzeba znaleźć odpowiednie ruchy na tych sekundach, nie? A, wieżę wziął, wieżę wziął. Ajajaj. No, wieżę wziął, zauważył. Szkoda, 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 szkoda. Można pisać, można. Okej, okay, ciao. Co? Hetman G7 nie zdążył zagrać, Grzesiu. Ratował się. Fiu, fiu. No to jest to właśnie. Gra w internecie. 8 rund za nami, słuchajcie. Rosen znowu gra. Rosen i te jego końcówki. No, ale czy tutaj nie ma blisko? Nie ma tutaj bliziutko już mata. Oj, oj, ale blisko. Jednak daleko. Mat! Mat był skoczek tu, tu i mat wieżą. Był, pokażę wam. Patrzcie. Tu. Szach. Dobra, skończył partię. To zaraz pokażę. Dzięki za ostatnią radę. Grałem na żywo z znacznie silniejszymi i jak podpowiedziałeś, grałem agresywnie. Udało się skrócić parę pojedynków. Super. Sam mam czwartą kategorię. Super. Słuchajcie, tutaj wygrana była. Patrzcie. Wcześniej. O, tu. Szach. Jak tu, to mat. A jak tu, to szach. Tu i mat. No dobra, lecimy dalej. A właśnie, emotki. A, można pisać, bo po 8 rundzie jest jeszcze jakaś tam oczywiście przerwa krótka. Poczekamy cierpliwie, sekundkę. Okej. Okay. 5 punktów w sumie. 5 na 8 mam? Tak dużo? 5 na 8. Jeszcze 9, 10, 11. 3 rundy. No, słuchajcie, walczymy. 3 na 3. 2,5 na 3 wystarczy, żeby zremisować. Zremisować, co gadam, żeby zrobić rekord, sorry. 2,5 starczy nawet. No, dwie z rzędu teraz wygrać i... Byłoby nieźle, byłoby nieźle. Zobaczy się, zobaczy.
Przepraszam najmocniej. Wiecie, z kim chciałbym zagrać teraz partię? Z Gatą Kamskim. Może we wróżę. Czy Gata też ma 5 punktów, czy więcej? Trochę za nisko chyba oceniam. Jeszcze możemy chwilę poczekać na tę komendę, którą muszę wpisać. No ale już można by było ruszyć, nie? Kamski lodą czarnymi. Kamskiego gra Londona? Nawet nie wiem w sumie co on gra. Mi ostatnio ktoś na holendersku zagrał Londona. Spoko. Co oni z tym Londonem mają wszyscy, to ja nie mam pojęcia. Już tyle razy się wypowiadałem na temat Londona, jakie mam zdanie. Już naprawdę nie chciałbym się powtarzać. Ale powtórzę się bardzo krótko i spokojnie. London, według mnie, jest debiutem dobrym. Jeżeli ktoś lubi grać swoje schematy, ale dla graczy już takich zaawansowanych, powiedzmy. A London nie jest debiutem dobrym dla osób początkujących, którzy uczą się debiutów, chcą grać ostre debiuty, a to bardzo rozwija i się powinno grać takie debiuty ewentualnie bardziej skomplikowane niż London. Bo London mało czego uczy, tylko schematu prostego. Dobra. To zaciśniemy z tym G6. No, będziemy mieli tutaj królewską indyjską. Troszkę pokombinujmy. Fajnego szacha odbicie jak coś. Tak zagramy i tak zagramy. I wymienię tutaj.
I tu już mam wymiankę pewną. Tylko, że skoczek B5 nie przyjął. Aha, mogę skoczkiem też wybić. Okej. A jeśli nie, to i tak gońcem tu zagram. Dobra, rozumiem cię. Chcesz mnie tutaj dziabnąć. Tak i tak. Teraz już jestem spokojniejszy, bo nie ma skoczka B5. A czy hetmanem to wybić? Pytanie. Więc D7 trzeba grać, dopilnujemy. Podoba mi się poza. Tak, hetman by jego wszedł tutaj pewnie, jakbym wybił chętnie. Dobra, tak, bo jeśli tu, to tutaj. Wymianka. Skoczek wchodzi tutaj, atakuje. I królki 7. Tak zagramy. Z planem F6, żeby przypilnąć. Chociaż F6 już poszło, nie? F5 zawsze można spróbować. Chociaż nie. To trzeba policzyć. On czeka na taki jakiś mój ruch właśnie tego typu. Tu byłoby spoko chyba. No, wymianę tu trzeba popełnić. Zdecydowanie ciężkie figury wymienić. Dobra, tak, ale jak dasz szacha, to ja pójdę tu. Skoczek nie wejdzie tutaj. Dobra, wróciłeś. Miałeś prawo. Masz prawo do wszystkiego. Pójdę tak, żeby już nie było szacha. Tak, to on będzie chciał tu mi zagrać. Ale król ten w końcówce ma szansę przejść, więc wymiany to mogą być dobre. Dobre dla tutaj przypilnę. Bardzo mi się pozycja podoba. Tylko ją wykorzystać. Jak to zrobić? Co tak zagrać? Tu. Tylko właśnie to trzeba wykorzystać. Dobra, tak. Wydaje mi się, że tak trzeba. I tu. Kurczę, nie chcę tam grać. Nie mogę się hetmanem przedostać. Dobra, gram F5. Czy to będzie zbrodnia? Zobaczymy. A tutaj masz. Kurczę. On mógł wcześniej już tak zagrać, nie? Nie zauważyłem tego. Okej, skoczek z F7 jeszcze trochę pilnuje. Na farciora to trzeba liczyć. Tak. No właśnie. Z powrotem na pionka. I tutaj, żeby tam zagrać. Bardzo, bardzo mądrze gra gościu. Się nie mogę nigdzie przedrzeć. O Jezu, nigdzie się nie mogę przedrzeć, no. Co za
Redna. Tu mi jeszcze wchodzi kurza stopa, no. Strasznie tutaj mnie poustawiał, no. Strasznie poustawiał. Kurczę, no naprawdę nic nie mogę zrobić sensownego. Kompletnie. Myślałem, że to ja go ustawiłem. Jak się okazuje, jest odwrotnie. Co, tutaj lać? Chyba trzeba. A to miał i tak w topę. Nic tu nie uzyskam. Kompletnie nic. No co, dać się tak zadusić? No dobra, tak niech będzie jeszcze. Przepcha, co? Co za kwas? Śmiech na sali. Tak ograł mnie jak dziecko, nie? Kompletnie. Wiecie co? Ale naprawdę podobało mi się bardzo. Bardzo mi się podobało. Mega mi się podobało. Ale mnie tutaj... Kurczę, no niesamowite. Kiedy mnie on ograł? Widzicie? Zobaczcie ocenę silnika. To nieważne. A, włączę wam tutaj czat. Dobra, jest. Czat działa. To, że jest tam minusik malutki, to tylko świadczy o tym, że pozycja jest bardzo przyjemna. Tak też to oceniłem. Wszystko dobrze, skoczek G5. No wszystko pięknie. Idealnie pode mnie. F6 może za szybko, ale dobra, też działa jak widać. Bicie, bicie, bierze C8, no jak Stockfish grałem. Tutaj B5 słabe, co? Dlaczego? Bo jak zagra tu, on tu, ja tu. Cały czas skoczek jest bardzo niebezpieczny dla niego, nieprzyjemny. No właśnie. Dobra, kolejna partia. Sorry, muszę znowu was wyłączyć. Przyjemności grożą. Nie zauważył. Zepsuję mu strukturę. Skoczkiem chyba trzeba wybić. Z szachem, nie gońcem. Dokładnie, skoczkiem. Tak sobie będziemy stać. No i struktura lepsza. Zdecydowanie. Mimo wszystko tak, tu będzie słaby pionek, tak go zaatakuje. Ok, ta wymiana jest ok. Pionek atakuje, po prostu tak będzie musiał zagrać coś takiego. O, nawet oddajesz mi pionka na czysto. Nabiorę i wracam. I wracam, potem G3. Skoczek jeszcze może naszkodzić. Ok. Pion wzięty. Wszyscy zadowoleni.
A3 może by wypadało zagrać, żeby nie wpuścić jednak skoczka. To znaczy, no tu może wejść teraz. I powinien, dobra, G3 koniecznie. Jak tu, to może nawet skoczek C1, żeby jednak obronić, potem go wypędzić, żeby tu nie robić zamieszania, ale on inaczej i tak zagrał. Chcę tędy przejść skoczek. Dobra, ja gram hetman D2, żeby zrobić długo. Uciekam. I długa. Wszyscy szczęśliwi. Tak w ogóle jeszcze można. Chyba. No możesz nie śpieszyć. Okej. No to tak i tam ci wejdę, będę ci matował, będę cię. Nie będę. No, zejdę tak tym królem, wieżę wprowadzę. Okej, wieżę C1, pionek więcej, wszystko działa. Chociaż tak i takie motywy są wzięcia skoczka. Goniec to tam, a jak nie goniec to tu, grozi bicie, aha, okej, okay. Uciekł mi z podnoża, to. Ciężkie figury w akcji, może na razie tak na spokojnie, żeby mi nie wszedł, jeszcze zobaczymy jak tu się zachować, bo jak mu wyprostuję pionki, to też nie zobaczę, a mogę pionka wziąć, w sumie mogę, nie mogę, bo tu, mogę. Mogę, bo goniec D3. Z powrotem. Ok, no to teraz tutaj wymiany wszelkiego rodzaju. Pozbyć się balastu. No i hop. Uciec od związania. Oczywiście nie muszę tym pionkiem tam zsuwać, ale pomyślę nad tym. Bardziej by mnie interesowało, żeby coś powymieniać. Chociaż niech będzie. Zawsze mogę tym pod. Niech się boi. No zawsze tym podciągnę lekko. Okej. Okay. Wymienić można. Się przyda. Trzeba czasem też uważać na atak jakiś taki niebezpieczny. Dobra. Może konkretnie podziałać do góry. Tu chcesz zbić, widzę. Ja dobrze zagrałem, żeby tutaj grać G5. Chyba dobrze, co? Tu coś grozi? Chyba nie, idę królem. Mam cię. Dobra, 6 punkcików jest, jeszcze jedna partia. Dobrze. Uff. Wyłączyć już, przepraszam, już wyłączam. Ok, powinno działać. No dobra, moi drodzy, mamy partyjkę do przodu, 6 punktów jest, więc jest dobrze. Czy już jest więcej co? Tak, tutaj czysta wygrana, ale to wynika z tego, że przeciwnik trochę
Bardzo słabo w sumie pograł. Tak, ale no wieczorem jakoś lepiej idzie, nie? Przynajmniej ja mam takie odczucie. Czy partie trwają jakieś? Nie, to już zaraz 11 runda. Nie, trwają jeszcze jakieś. Magnusa, szybko tutaj podpatrzmy. Magnus, co ten Magnus? Magnus z czarnymi. Uuu, tarapaty. Przepraszam najmocniej. Przepraszam. Co, Magnus dobrze to wymyślił wszystko? Przegraną ma. Magnus przegrał, wygra na białych. Wow. Wow. No nieźle. To się chłop musi cieszyć. Znaczy arcymistrz może już ma jakąś historię z Magnusem. Hans Niemann z Hikaru. Proszę bardzo. Równiuteńka, Berlinka chyba była. Remis. Remis. No i git. Się odświeża. Firuszcza ma tutaj. Co to wygrana jest? Czy remis? Hindus to dobrze przeliczył? Czy to jest remis? Wow! To jest remis. Nieźle. On tutaj wie co, w trawie piszczy, słuchajcie. Nieźle. A? Oj, teraz dalej jest remis? Wow, ale dobry. Dobry. Dobry jest. Kiedyś Firuszcza grał z Karlsenem. Dziękuję na zdrowie, dziękuję. Taką partię i... Tak, tutaj bronimy tego pola. I szykujemy taki ruch jak coś. Dokładnie, tu będzie takie granie w kółko. Oj, wygrana, puścił go. A jak to inaczej można było zagrać? Wow. Jak on go puścił? To trzeba było grać. A król G5 przykleić się do pionka. Król G5 przykleić się do pionka. No tak, to ten niuansik. No taki koniec gry. Racja. Nieźle. No tutaj mamy remis. Ok, więc Firuszcza prowadzi, a nas czeka ostatnia partia. Dobra, lecimy. Jakiś młody. Młody arcymistrz po zdjęciu patrzę, a może nie młody. Ciężko stwierdzić. Młody to groźny. Królewsko-indyjska to możliwe, że jest agresywnym zawodnikiem. Koniec G4, no jest takie posunięcie. No dobra. Okej, okay, brać tego pionka? Nie mogę w sumie. Powrót. Powrót. To są dobre ruchy. Pamiętam, że ten goniec za dwa jest dobrym posunięciem. Bitka. Okej. No i co? Chyba tutaj sobie kulturalnie... Aha, zaraz, moment. Tak.
Chwilunia. Nie no, hetman E2. Hetman E2. Bierz pionka. Bierz pionka, tutaj wieża wchodzi. Już miał problemy ogromne chyba. Tak mi się wydaje. Czy nie, hetman tam na końcu chyba ucieka, no ale to ja wolę taką aktywność. F4 jakieś cisnąć. Co tutaj zagrasz? No dobra, tak, zbijesz tu, ja zagram wieżą i potem tu. Liczę na to, znaczy no w sensie liczę na to, no tak na to idę. A, emotki włączyłem. Sorry, jak zapomniałem. Tutaj, dobra. F5 chyba trzeba załadować. Aha, dostanę już szach. Kurczę, to tak można tak tutaj wejść bezkarnie? Naprawdę? Ojejku, nie lubię takich pozycji. Taktycznie dużo się dzieje. Oj, bardzo ostra pozycja. Znaczy taka ostra. Strasznie nie wiadomo jak dla mnie. Nie wiadomo co tu się dzieje. Skoczek dobry, ale jak zejdzie to mam taki ruch fajny, który może fajnie to wszystko. Ścięcie ma mniej czasu, to dobrze. Czułem, że to nastąpi, taki ruch. Dobra, idę tym pionkiem, niech on będzie wolny. A tutaj boli. Dobra, najpierw tak. To szacha może dać. To wpiję. Boli, niestety boli. Bardzo, a tu? Kurza stopa. No strasznie boli, no. Tylko pionka mi zahaczył.
Czasu mało, co? Kurczę, no nie wiem co grać. Masakra. Pcham się tu pod jakieś siatki matowe. Na sekundach. Aj, podstawka. Nie, tutaj podstawiłem. Kurza stopa, no. A tak dobrze było. Nie, no po prostu dramat. Masakra. Nie no, wykosi mnie. Po prostu z tym skoczkiem do mnie wykosi. No i niestety. Aj, 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 aj. Dobra, już odblokowany jest czat. No moi drodzy, no niestety 6 punktów, ale przynajmniej była, myślę, że walka. No te partie już były lepsze. No jestem ciekawy, jak to tutaj się toczyło. Ciekawie pograł. Działo się trochę. Co? Coś lepszego tu można było zagrać. Skoczek D1 po prostu tutaj, potem uciec. Dobra, wszystko trzymać. Pięknie, Krzysztof. Mogłeś lepiej zagrać. E6, co tu każe robić kąpka? On w ogóle każe czekać, nie? D6 już lipa, no bo tu popionka idzie, cofnął. No właśnie, ta defensywa figurami jest po prostu czasem okropna. Ale działo się tutaj, działo się dużo. Wieża D7, ja też o tym myślałem, wiecie, po wieża D7, ale myślę, tutaj mnie siatki matowe zniszczą. G4 było. Kurczę, G4 była. Skoczek z wieżą, tu już mogło coś pomieszać, jeszcze pionek wolny. Myślałem, żeby tak zagrać. D7? Dlaczego ja tu nie zagrałem? Przecież D7, Krzysztof, tu był szach i tu. Widzieliście to? Widzieliście to? Miałbym 7 punktów. Znaczy, no prawdopodobnie bym wygrał. Znaczy, szansa byłaby na wygranie. Może bym nie wygrał, ale bym nie przegrał już. D7, przecież. Łe! A ja zacząłem kombinować. I tak tu jeszcze napędziłem mu tam jakiegoś stracha, powiedzmy. Szach, wieża E5, są te skoczki tu i tu. No właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie. Tutaj H6 mnie wymuskał tak po prostu. Jeszcze walka była tutaj, po prostu czułem, że jeszcze go chcę ograć. Co, nie mogłem zagrać tak? Król G6. Skoczek D4, jest tutaj praca, dobra. Co, że H4 jakieś... powiedzieć. Właśnie, niepotrzebny ten szach tu był, ale co zagrać? Wrócić. Ciężko właśnie grać w defensywie coś takiego. Tu podstawka, tu podstawka, tu podstawka. No tak, jeszcze mógłbym go tam męczyć grając tutaj. No właśnie.
czy może był remis? Zaraz zerkniemy, bo to jeszcze nie było takie do końca oczywiste. Jak na moje oko. A6 tu. Wieża F7. Wieża F7 nie wpuścić, skoczka i ustawić się tu. H4. A, że na pionki. Dobra, słuchajcie. Trudno, ale myślę, że solidne 6 punktów. Firuzja wygrał i tak jak widać dalej, no ale Magnus poza podium daleko, Hikaru również na 5. Mocny turniej, niespodziewany. Dobra, dzięki serdeczne, słuchajcie, były dymy, było chyba całkiem nieźle w tej wieczornej edycji. Pozdrawiam, do zobaczenia.